Cześć, witajcie. Cześć moi drodzy. Tydzień premiery Samsungów. Tak, ten tydzień, że tak powiem, zrobił nam Samsung, oczywiście z premierą serii Galaxy S23, od najmniejszego S23 poprzez S23 z plusem po Ultra. O, nigdy nie wiem, w którą stronę pokazywać, o Ultra. Telefony w czterech wersjach kolorystycznych, teraz spójna stylizacja, wreszcie powiedzmy się doczekaliśmy, że z daleka widać, że to jest Samsung, ale zmian trochę mało, no, przede wszystkim procesor, tak, to co, na co wszyscy czekali, bo zawsze było narzekanie Exynos, dlaczego my mamy Exynosa, a Ameryka Snapdragona, no dobra, to żeśmy dostali Snapdragona, już widziałem narzekania, że a, bo to nie jest ten prawdziwy Snapdragon 8 generacji drugiej, tylko to jest ten podkręcony dla Samsunga i on powstaje nie w tej fabryce, co powinien. Także wydaje mi się, że po prostu Samsung akurat jest taką firmą, podobnie zresztą jak Apple, że to by nie zrobiła, to będzie hejt i w zasadzie pora nad tym przejść chyba do porządku dziennego. Aczkolwiek tegoroczne smartfony, tak jak sobie pooglądałem się nimi, pobawiłem, no to powiem szczerze, że takie uczucie troszeczkę, ja już to widziałem, ale to już było. Powiem tak, czuję podskórnie, że oczywiście jakiś tam progres jest. Pewnie będą lepsze zdjęcia. Pewnie baterie będą trochę dłużej trzymać. Ale to dopiero wyjdzie, jak zaczniemy tych telefonów używać, jak je zaczniemy testować. Ja już na przykład Ultra zaczynam właśnie w tej chwili. No nie widać, bo się zlewa. O, zielona, patrzcie, nawet się pod kolor elegancko ubrałem. W ogóle tematycznie, ale to zaraz później wam pokażę. Także wydaje mi się, że wszystko, co najważniejsze, to wyjdzie dopiero w praniu, bo nawet jakbyście popatrzyli na specyfikacje, to też pewnie powiecie, o Jezu, znowu to samo, odgrzewane kotlety i tak dalej. I myślę, że no nie wiem, czy jest sens was zanudzać jakoś strasznie tymi specyfikacjami, bo najważniejsze zostało powiedziane. Jakbyśmy mówili o tych smartfonach w momencie, kiedy one Tak. się pojawiły do katalogu, bo ja przypominam, że one w katalogu są już od dłuższego czasu, ponieważ Samsung tradycyjnie, jak co serię flagową, wypruł się jeden z oddziałów, właściwie to nawet dwa oddziały, jeden sklep się wypruły z tego, co widziałem w materiałach Wszystko się w wypruło. miejscach różnych, umówmy się. Bany się nadal sypią na Twitterze, dlatego, znaczy sypały się nadal na Twitterze, najwyraźniej Samsung tej ukłony w stronę oddziału amerykańskiego, który powoduje, że te bany są rozdzielane bardzo fajnie. Znikają moi ulubieni twitterowcy, liksterzy, którzy z miejsc różnych pokazywali rzeczy bardzo ciekawe. Trochę mi szkoda, ale brawa dla Samsunga amerykańskiego. Ten oddział po prostu znalazł swoje mały ciepły zakątek w moim serduszku. Bardzo to lubię. W przypadku Samsungów mówiliśmy wam już na temat baterii, o tym, że są różnice w bateriach. Ja może o jednej jeszcze rzeczy przypomnę, która nie jest oczywista, mianowicie o tym, że podstawowa wersja z pamięcią tą najsłabszą, czyli z pamięcią 128 giga, ma również słabszą wersję pamięci. Dlatego, że wszystkie inne, poza tym podstawowym modelem wersji 128 giga, mają pamięci UFS 4.0. Natomiast w przypadku 128 giga tam jest UFS 3.1 i warto to wiedzieć. Trafiło mi się w tym tygodniu również pytanie o optyczną stabilizację obrazu w telekamerze w wersji podstawowej i chyba tylko w wersji podstawowej. I słuchajcie, mogę odpowiedzieć zgodnie z prawdą, że nie wiem. Dlatego, że na rozum to optyczna stabilizacja obrazu być powinna, natomiast w żadnych materiałach Samsunga ja potwierdzenia optycznej stabilizacji obrazu w teleobiektywie nie znalazłem. Jest w aparacie podstawowym, no to wiesz, no to po to cię prosiłem. Ja prosiłem, A aby ja na ci wysłałem telekamerze slajd z był. prezentacji wewnętrznej Ale Samsunga. tam chyba nie było w tym, Ty co mi bardzo wysłałeś. dobrze powiedziałeś, chyba, to obejrzyj dokładnie. Okej, to sprawdzę może teraz, a ty możesz coś powiedzieć jeszcze. No cóż, dobra, to jedziemy dalej. Ładowanie znowu to zrobili. Podstawka ma O, 25-watowe. jebany.
Na szczęście już w plusie i w ultrze jest 45-watowe, czyli nadal bez szału, ale powiedzmy, że jakoś tam ujdzie. Co do pojemności baterii, no dobra i zła wiadomość, podstawka ma 3900, czyli więcej niż miała w zeszłym roku, ale nadal nie za wiele. S23 ma 4700, czyli to samo bym powiedział. Jest lepiej, ale jeszcze do ideału trochę brakuje. No i tak jak co roku, 23 i 23 z plusem to w zasadzie jest praktycznie ten sam telefon, tylko plus jest większy. No i tak jak powiedziałem, ma bardziej ładowanie, ma bardziej akumulator, ale to jest oczywiste, no i ma większy ekran, natomiast technicznie to jest jeden kij. Ekrany Dynamic AMOLED bardzo fajne, mały ma 6,11, czyli jest faktycznie kompaktem na dzisiejsze czasy, plus ma już 6,6 cala, czyli też całkiem zacnie. Przyjemny telefon do trzymania w ręku, to, ale tak jak mówię, żebym Wam mógł powiedzieć, że wow, to jest lepsze niż rok temu, to ja muszę każdego z nich poużywać i wtedy Wam dopiero coś konkretnego powiem, bo na papierze, powiem szczerze, to te różnice są takie, nazwałbym je kosmetycznymi, to chyba jest dobre określenie. Dzięki, rzeczywiście na tych materiałach z prezentacji jest, ale to jakby Samsung nadal nie usprawiedliwia. Dzięki wielkie jak najbardziej za materiały. Ja po prostu wczoraj tego drugiego maila nie znalazłem. Pierwszy owszem z linkiem, na który odpisałem, natomiast drugiego linka po prostu wczoraj nie znalazłem. W każdym razie grunt, że się to udało ustalić, ja ci to no, nie bez powodu wysłałem. W każdym razie... No niestety komunikacja jest taka, jaka jest polskich oddziałów. Zresztą chyba w zasadzie wszystkich, Ale to nie chodzi o polski oddział. W żadnym oddziale nie ma pełnych informacji podają... technicznych dotyczących tych smartfonów. W portalu prasowym trochę są tak jakieś... Apple, tak? Apple są nie podaje jakieś... pojemności RAM-u, jakoś wszyscy żyją. W portalu prasowym są jakieś durne, ogólne informacje, co A, prawda no najistotniejsze. Adaś, daj mi powiedzieć. Co prawda najistotniejsze, jeżeli chodzi o te smartfony. Natomiast tak naprawdę pełnej informacji nigdzie nie ma. I tutaj nie tylko w przypadku Samsunga, ale do koszyczka wszystkich właściwie dużych producentów czy korporacji. Informacja nie sprzedaje produktu. Informacja nie sprzedaje. To, że jesteście dobrze poinformowani, to nie spowoduje, że kupicie produkt. Produkt jest sprzedawany przez reklamę, w związku z tym informacja nie jest istotna. Stąd trzeba stawać na głowie po prostu, żeby informację wyszukać, znaleźć, potwierdzić, że jest prawdziwa i jeszcze ją w dodatku podać. Żyjemy w takich czasach, kiedy informacja po prostu nie jest istotna. Koniec. Nie, zresztą to widać, wiesz, nawet też po podejściu producentów, dla których no, influencerzy są zdecydowanie ważniejsi niż blogerzy i dziennikarze technologiczni. Tak, chodzi o to, żeby w kolorowym pudełku obejrzeć urządzenie, że ono tam jest, żeby je widzieć na ulicy, wszędzie te nazwy. Człowiekowi się koduje w głowie, że o, to jest to, co reklamują, trzeba kupić. No i już. A to, że jakiś facet tam powie, że a w tym telefonie to stabilizacja jest taka sobie, a nie wiem, a ładowarka nie ma bulbulatora, to już dla przeciętnego, że tak powiem, Jasia Kowalskiego, za przeproszeniem, to mało istotne. Ważne, żeby popularny influ pokazał, że ja mam, to Jasiu też chcę mieć. No jeszcze, że tak powiem, przechodząc dalej, mamy model Ultra, który oczywiście jest według mnie lokomotywą serii, najważniejszym modelem i najfajniejszym, jak dla mnie, bo ma rysik po prostu i to jest podstawa. Ma też najbardziej dobejrzony aparat fotograficzny, bo główną matrycę ma 200-megową w tej chwili z optyczną stabilizacją, czyli jest przeskok, bo poprzednio była setka. Ale dalej to już mamy znajomo, szerokokątny 12, portretowy teleobiektyw, ale ze stabilizacją 10, peryskopowy 10, też ze stabilizacją z przybliżeniem, ale już porządnym, bezstratnym, 10-krotnym. I powiem Wam, że parę zdjątek tam na prezentacji sobie robiłem, to o ile ten cyfrowy zoom 100-krotny, to nadal to jest na zasadzie gadżetu i pokazania kumplowi typa, o tyle ten 10-krotny może być całkiem użyteczny. Już, bo już rzeczywiście ta jakość jest, no, może nie perfekcyjna, ale już całkiem dobra.
zmienili aparat, bo w zeszłym roku Ultra miała porządny 40-megowy aparat do selfie, teraz jest 12, no ale obiecują, że tego nie odczujemy, bo wiadomo, ta 40 i tak łączyła megapiksele i tak jak mamy 200, to też dostajemy wynikowo 12-megowe zdjęcia przeważnie, jak chcemy naturalnie i wiadomo, że... Tutaj też macie marketingowców, którzy kurde mówią to, co im akurat pasuje. 48 no. megapikseli, ale robi cudowne zdjęcia, bo łączy po 4 piksele. Co prawda są tylko 12-megapikselowe i 48 nie co? Zrobicie zdjęcia, ale te 12 będą takie. A teraz wróćmy do takich aparatów 12, że nie musi być matryca 48 pikseli, żeby wystarczy 12 i będzie cudnie po prostu. Dobra, no whatever, możemy się nabijać, zobaczymy, wyjdzie w praniu, no tak wam powiem, no wypróbuję, to wam powiem, jak jest faktycznie. Dodam jeszcze, że Ultra, dla tych, co nie wiedzą, 6,8 cala ma ekran z wysoką rozdzielczością, odświeżanie od 1 do 120 Hz, bateria 5000 i tak jak już wcześniej mówiłem, 45-watowe ładowanie, w każdym mamy indukcję, w każdym mamy stereo, w każdym mamy wodoodporność, tam IP68. Co najważniejsze, słuchajcie, ceny, bo ceny to no, jest temat rzeka, no i tu różnie można mówić. No, ja powiem tak, tanie już było. Po drodze od ubiegłego roku nam się przytrafiła nieprzyjemna wojna. Cały czas trwają problemy z zaopatrzeniem producentów w komponenty. Jest inflacja. Dolar do złotówki też się tam różnie zachował, ale od zeszłego roku no to złotówka poleciała na łeb, na szyję, więc ceny no muszą być wyższe i no jestem daleki od hejtowania, natomiast nadal powiem, że ceny no już ceny smartfonów ogólnie, nie tylko Samsungów, już ocierają się o, że tak powiem, o absurdy, no bo tak, S23 podstawka 828, 4600, podstawowy 8256, 4800, oczywiście bez złotówki, ale kto by tam. Teraz model z plusem, S23, 8256, 5800, 8512, 6300. I model Ultra. Startujemy z poziomu zacnego 12 plus 512 za 7,5 koła, a kończymy na 12 plus Tera za 8700. No i tyle. Dodam tylko, że na razie jest promocja i powiem tak, jak ktoś się napala na ten telefon, którykolwiek z nich, to niech leci na promocję. Dlaczego? Bo w cenie podstawki, czyli w cenie tańszej pamięci dostanie tą mocniejszą. Czyli płacicie, jak powiedzmy, za 8256, a dostajecie 8512. Płacicie za 828 małego, dostajecie małego z pamięciami 8256 w tej samej cenie. Także myślę, że warto, o ile w ogóle, tak? Bo podkreślam, ja bym się wstrzymał, ja bym może popatrzył, o ile stanieją ubiegłoroczne flagowce, poczekał na pierwsze, prawda, rzetelne recenzje tych telefonów. Ja bym tak zrobił, ale mówię, jak ktoś jest wielkim fanem, to jak najbardziej niech sobie to kupuje, bo na pewno te telefony są bezbłędne jak co roku, na pewno będą hejtowane jak co roku, ale ten progres jest taki, no nie jest to efekt wow, nie jest to pieprznięcie z grubej rury, tylko taka ewolucyjka. Hejterzy będą hejtować, co mają kupić, na pewno kupią. Hindusi mnie zasmucili. Hindusi mnie zasmucili na Twitterze, dlatego że mówią, że niestety będą musieli składać na te smartfony, ale że kupią na pewno na 100%. Ja myślę, że producent im wypożyczy, bo to są dobrzy Hindusi, tacy, którzy zaprzestali już przecieków z telefonami, w związku z tym na pewno dostaną, teraz już w zasadzie tylko piszą o samych fajnych telefonach i po premierach, w związku z tym myślę, że producent to uszanuje. Jeżeli chodzi o same smartfony, no to cóż, no fajne jest ładowanie bezprzewodowe, mało fajne jest zróżnicowanie baterii, mało fajne jest zróżnicowanie szybkiego ładowania, mało fajny jest brak ładowarek, bardzo fajny jest IP68, natomiast ja tutaj oczywiście przestrzegam, was na pewno nie muszę, bo wy oglądacie. Nieście po prostu nowinę dalej i mówcie wszystkim, że jakikolwiek smartfon by miał IP68, to lepiej naprawdę tego za często nie sprawdzać, tylko wtedy, kiedy jest to po prostu niezbędne. Dlatego, że w warunkach użytkowania telefonu, w każdym przypadku, w przypadku każdej marki, każdego modelu, macie, że w przypadku zalania po prostu
Producent nie odpowiada. W związku z tym, chyba że akurat jest i napisane inaczej. Warto No sprawdzić tak. oczywiście zawsze. Ja jeszcze dodam, bo to też nie każdy producent wprost komunikuje, w żadnym wypadku wodoszczelność ta nie działa na wodę morską i rzadko kiedy na wodę basenową, bo musicie pamiętać, że do wody w basenach też jest dodawana chemia, a już jak idziecie na jakieś termy, baseny solankowe, no to tak jakbyście szli do morza, zapomnicie z wnoszeniem tam telefonu i moczeniem go. I zawsze serwis wam może wytłumaczyć, że został Dokładnie. zalany z waszej winy, ponieważ wcześniej był udar na przykład, czyli upadł gdzieś choćby z wysokości 10 cm na poduszkę, ale upadł i mogła zostać uszkodzona integralność strukturalna obudowy i w takim wypadku również nie przysługują wam jakiekolwiek wąty. W związku z tym porada dla wszystkich waszych krewnych królika, których stać na fajne smartfony i sobie kupią te Samsungi, żeby po prostu nie robili tego, bo szkoda fajnego smartfona naprawdę. Jestem ciekaw, co prawda, również jak będzie z bateriami. Nie robię sobie tutaj wielkich nadziei, bo jakby nie spodziewam się wiele w tej mierze po Samsungu, ale za każdym, powiem szczerze, za każdą nową serią, za każdymi nowymi smartfonami w jakiejś serii myślę, a może tym razem Samsung pójdzie w to, żeby ta bateria dłużej wytrzymywała. I za każdym razem to jest takie, o, a jest jak miało być. Ale No i ja używam i daję się z tym życie, się po prostu już przyzwyczaiłem, także mam na to wywalone, naprawdę. No, słuchaj, do wszystkiego się prawie można przyzwyczaić. Człowiek jest takim stworzeniem, który się do wszystkich rzeczy przyzwyczaja. Lepiej do dobrych, gorzej do złych, ale to myślę, że to jest funkcja czasu po prostu. Po prostu, na przykład teraz siedzimy, gadamy, telefon mam na sznureczku, no i tyle. No po prostu naładuje mi się, akurat skończymy rozmowę, będzie naładowany i pięknie. A właśnie, a propos. Telefon za 8,5 koła, nie? Ładowarki nadal nie dodają. Nie ma ładowarek w zestawach. Nie, jest cały jeden news. Polew. Słuchaj, jest cały jeden news w serwisie prasowym Samsunga poświęcony temu, jaki Samsung jest zielony w przypadku tej serii. Dobra. No, także mamy zielonego Samsunga, ładowarek nie mamy i mieć no nie będziemy zielone. już prawdopodobnie. Zielone Chyba, że kolejna rewolucja się zdarzy po drodze. To też jest możliwe. Tym razem nie zielona, tylko nie wiem jaka, kurde. Frontem do klienta, czy jakoś tak, no nie wiem, coś jak się zdarzy. Tak, jasne, na pewno. No Żebyś się nie zdziwił, panie. Dobra, jedźmy dalej, bo jak się słowo rzekło, ja mówiłem już, że się ubrałem dzisiaj mega tematycznie, bo najpierw pod kolor Samsunga, a teraz o, nie ten rękawek, o proszę. Oppo pokazało dwa nowe smartfony z serii Reno. Ja już się, powiem szczerze, pogubiłem w tej serii Reno, bo w zasadzie cały czas żyję tym zachwytem nad pierwszymi Reno, które były prześliczne i fajne, a teraz te Reno, no, mnóstwo ich, jeden za drugim, tu dziewiątka, tu ósemka z jakąś literką, a teraz odwalili numer po całości, bo zrobili Reno 8T4G i Reno 8T5G. No. Podobne smartfony z różnymi procesorami, z obsługą, jak widzicie, zapewne różnych sieci, są różnej wielkości, wyświetlacze, to niby dlaczego takie same? No bo wyglądają bardzo podobnie. Wyglądają bardzo podobnie. Myśmy tak naprawdę o tym 4G już mówili, dlatego że on był w przeciekach i ta specyfikacja właściwie się nie zmieniła. Jak siedział Helio G99, tak siedzi Helio G99. Jest bateria 5000 mAh, jest szybkie ładowanie 33 W, ekran 6,43, wspominam, bo to właśnie je różni, AMOLEDowy wyświetlacz Full HD pracujący z plusem, z Corning Gorilla Glass 5 i przy 90 Hz. I ta częstotliwość odświeżenia też jest szczegół, który w wersji 5G będzie troszeczkę inaczej wyglądał. Pamięci 128-256, tylko 8 RAM-u przynajmniej do tej pory, możliwe, że się pokażą inne wersje również. 100 megapikseli z tyłu z dwoma dwójkami, diabli wiedzą po co, no ale może, bo ta jedna jest do makro i mikroskopowa, 40 razy powiększenie, to może będzie cudnie. Ten mikroskop fajne zdjęcia robi, przynajmniej robił w innym, co ja testowałem, Reno, kurczę, już się pogubiłem, Reno 7. W każdym razie był już w którejś Renówce taki aparat. I był bardzo fajną zabawką, co prawda w codziennym zastosowaniu się średnio przyda, bo znowu zwykłego makro nim nie zrobicie, ale jak dosłownie przyłożycie aparat do obiektu, niemalże, to te zdjęcia mogą być rzeczywiście ciekawe.
Tylko powiem szczerze, nie mam pojęcia, po co to kładą, chyba dlatego, że mogą, dla Bayernu. No, bo Bayern Nie, rzeczywiście. no fajnie, fajnie, że jest lepiej nawet chyba niż zwykłe makro, bo zwykłe makro na upartego można pewnie szerokim kątem zrobić jakimś, a to akurat Nie ma nie ma żadnego w problemu. związku z tym, no cóż, Tak. w dwóch Bajerek kolorach, jest. a jeszcze z przodu 32 megapiksele są i o tym nie wspomniałem, natomiast to jest też szczegół, który różni te dwa smartfony, bo tutaj w przypadku wersji 4G oczko, bo oba aparaty przednie są w oczkach, oczko jest w rogu wyświetlacza, natomiast w wersji 5G będzie na środku, w centrum, na górze. No Dwa tak, kolory mówię to. smartfona, pomarańczowy, znowu w skórze ekologicznej, najwyraźniej użytkownikom się spodobało, niedługo wszyscy będziemy chodzili w skórach ekologicznych. I drugi, czarny, klasyczny, tutaj już bez żadnych dodatków. O tyle fajny, że tył zróżnicowany, bo globalnie matowy, natomiast na wysokości aparatu podłużny pasek, No który to udaje metal. Nie wiem, czy to jest metal rzeczywiście, czy nie, plastik, nie, ale nie. Nie, udaje metal. to jest wszystko plastik fantastic. To się, Jacku, nazywa Renault Glow. I ta faktura matowa, którą widzisz na renderze, ona w założeniu przypomina trochę szron. To jest takie zarazem błyszczące, a i matowe jednocześnie. Bardzo fajnie to wygląda w naturze. Natomiast jest to bardzo niewdzięczne, wydaje mi się, właśnie do pokazywania na renderach, dlatego pchają na rendery głównie tego pomarańczowego z ekoskóry, bo on Znaczy, po prostu na grafice wygląda lepiej. dla A użytkownika jest o tyle fajnie, że ten czarny matowy nie będzie łapał odcisków palców tak, raczej w związku z tym. absolutnie to nie łapie odcisków palców. I z kolei ten Renault Glow znajdziemy też z tego, co mi rendery mówią, bo już na żywo niestety nie widziałem, w modelu 5G. Nie ma tam już wersji z ekoskórą. I zamiast tej ekoskóry, bo czarna jest niezmienna i w zasadzie wygląda prawie że identyko ten tył, natomiast zamiast pomarańczowej jest coś w kolorze złota, takim lekko wpadającym w błękicik, róż, coś takiego, taka tęcza. No musicie sobie wejść najlepiej na stronę, zobaczyć, jak to nazwali, że tam Jest złoto-różowy opalizujący. no, coś w tym rodzaju. Ceny, słuchajcie, bo model 4G jest w Polsce i kosztuje u nas 1700 ziko. Natomiast model 5G, no póki co jest w Wietnamie i przeliczając dongów, wychodzi 1830. Oczywiście pamiętajcie, żeby do tego dołożyć VAT, tak? Bo, no bo tak. Ja wspomnę jeszcze o kilku różnicach. No. Najistotniejszą chyba jest rzeczywiście procesor, bo to jest obsługa 5G i dali nam Snapdragona 695. Bateryka jest troszeczkę mniej pojemna, bo 4800, ale to w zasadzie się aż tak bardzo nie będzie różniło czasami pracy, ponieważ ładowanie jest 67 W, to dodatkowo jeszcze, no cóż, no, będzie szybciej naładowany. Ekran jest większy i ze względu na ekran bateria będzie rzeczywiście szybciej schodziła, bo nie dosyć, że to jest 6,7 cala, to jeszcze jeżeli sobie ustawicie na 120 Hz, a można, no to rzeczywiście nie ma co oczekiwać, że ta bateria długo przetrwa. Tym razem, jeżeli chodzi o ochronę wyświetlacza, jest Dragon Trail, ale to nie jest gorsze szkło od Corning Gorilla, przynajmniej z mojego doświadczenia i przynajmniej jeżeli chodzi o zarysowanie. Ja globalnie nie upuszczam smartfonu, w związku z tym nie testowałem na upadek Dragon Traila. Ale jest to szkło, mówię, fajne na zarysowanie, także można je też polecić. Ekran podobny, z tym, że o ile w 4G nie mam niestety ilości kolorów, tutaj wiadomo, że jest 10-bitowy kolor. W związku z tym jest dosyć fajnie. Podobne są konfiguracje pamięci, bo to jest również 128 plus 266 i 256 i 8 giga RAM-u. Trochę inaczej jest również z aparatami. Zamiast tej jednostki 100 megapikseli jest tutaj 108. Też mu towarzyszą dwie dwójki, też 32 megapiksele z przodu, także jest bardzo podobny. No, fajniejsze ładowanie jest. No, fajniejsze ładowanie, większy ekran, lepsza częstotliwość odświeżania. Za co płacimy troszeczkę słabszą baterią? No i jest obsługa 5G. Tyle. Right. No to może powiedzmy teraz o tym, co masz za plecami. Teraz będziemy szli do sklepu i zamówimy sobie Realme z kolą. Z pewnym takim obrzydzeniem, powiem szczerze, to pakowałem za plecy, bo to zawsze niechciana reklama. No ale jest, tak, widać na żywo. O, widać, widać. Widać. Widać na żywo mniej więcej, jak będzie wyglądał ten nowy smartfon Coca-Colowy.
Będzie to 10 Pro podobno. No, po raz kolejny spotykam się z przeciekami, które tego dotyczą i są dosyć wiarygodne w związku z tym. Jeszcze raz. O. Widać, Tak chociaż będzie po wyglądać. no ciężko osądzić, bo wcześniej były przypuszczenia, że to jest po prostu 10 podstawowa, Tak, ale tak. ostatnio są już takie konkretniejsze wskazówki, że to będzie 10 Pro. Telefon na 100% potwierdzony będzie. Będzie już Wam mówię 10 lutego, ale tylko w Indiach. Tam są jakieś śmieszne konkursy, że se można wygrać talon na ten telefon. Jak nie wygracie telefonu, na talonu pozwalającego kupić ten telefon, to dostaniecie tam w ramach pocieszenia coś tam, słuchawki, złośniczek, jakieś tam inne pierdółki. W każdym razie na razie się zanosi, że to będzie wyłącznie w Indiach. No i to po prostu będzie Realme 10 Pro ze zmienionymi pleckami. Tak jak widzicie za Jackiem, kawałek czarny wokół aparatu, czerwone obwódki w kolorze coli, przycięte logo na reszcie tylnej obudowy. Z frontu podejrzewam się nie zmieni nic. Chyba że ta plastikowa mikrorameczka wokół ekranu też będzie czerwona, ale wątpię. Podziwiam hinduskie pomysły na nowe reklamy, dlatego że zatrudnili chyba do tych ósemek, znaczy do tych ósemek te, zatrudnili zdaje się jakiegoś celebrytę, chyba nawet filmowego, i robią z nim filmy. Właśnie widziałem filmik, jak przyjechał do wioski hinduskiej, chyba wioski, bo to tak lekko wygląda, gdzie jeden właśnie z uczestników tego spotkania chciał sobie z nim zrobić selfika na świeżym powietrzu, a ten gość złapał jego telefon i rzucił go za siebie. Chłopak zrozpaczony, nie wiadomo co się dzieje, a ten odwrócił się i dał mu właśnie nowego smartfona, tego reklamowanego przez niego. Nie wiem, czy inscenizowane, czy nie, w każdym razie wyglądało, jakby nie było inscenizowane i było bardzo fajne. Pomysł na reklamę niezły, chociaż powiem szczerze, ryzyko pozwu też istnieje. Wiesz, u nas by było ciężko, jakby który aktor by mógł coś takiego zrobić u nas, czy tam celebryta. Dorociński i pani po 30, po 40. Dorociński i pani po 40 mógłby coś takiego zrobić. Myślisz? Także gdyby was ktoś pytał, co Dorocińskim, przepraszam pana Dorocińskiego, ale no cóż, za urodę niestety się pewnymi rzeczami płaci. Myślę, że gdyby Dorociński pani po 40 wyrzucił telefon, to nadal patrzyłaby. Żadna pani by się nie obraziła, bo nie dość, że kurde, przystojny chłop, to jeszcze znakomity aktor, więc... Przepraszam również wszystkie panie po 40, którym się wcale nie podoba pan Dorociński. To trzeba by było pytać, ale ja nie widzę opcji, żeby się pan Dorociński nie podobał jakiejś pani. No ale okej. Okay. O gustach się nie dyskutuje. Tak, no ja myślę, że wszystkim się podoba pan Dorociński, bo jest przystojnym facetem bardzo po prostu. No. No co prawda nie tak jak my, ale jednak. No cóż, no trzeba lat pracy, żeby wyglądać tak jak my. Dobra, opowiadaj o następnym. Wyrzeczeń, doświadczeń. Dobra, słuchajcie, dużo nam już nie zostało, właściwie tylko wspominki. W tych wspominkach jest Magic 5 Lite, który właściwie się tak naprawdę nie do końca jeszcze pojawił oficjalnie, ale jest Magic 5 Lite. Wiadomo, że będzie miał baterię 5100, Snapdragona 695. Także bardzo podobnie do tego smartfonu, o którym przed momentem mówiliśmy. Tutaj jest AMOLEDowy wyświetlacz 667, Full HD przy 120 Hz. Same podobieństwa po prostu. Jeżeli chodzi o pamięci, 128, 256, ale tutaj mamy dwa tiery RAM-u, 6 albo 8 giga, nie ma obsługi kart pamięci. Aparat 64 z tyłu, któremu towarzyszy piątka do zdjęć szerokokątnych, dwójka do makro, a z przodu 16 megapikseli. Design już widzieliśmy, duży okrąg z tyłu obudowy, na którym są umieszczone aparaty, z przodu dziurka w ekranie na samej górze i chyba zagięte boki, tak widzę, zagięte boki ekranu, także dla tych, którzy lubią ładne smartfony, a zresztą kwestia gustu po prostu. Rzecz gustu będzie globalnie, słuchajcie, bo tak. Jest też informacja, że na MWC w Barcelonie konkretnie 27 lutego odbędzie się premiera Honor Magic 5 Series, czyli pewnie będzie Lite, Magic 5 i Pro. I do tego będzie składany Magic VS, którego znamy już oczywiście z rynku chińskiego. Też wygląda, że premiera globalna, czyli pewnie po prostu powiedzą, ej, teraz jest globalnie, tyle dolarów, do widzenia. Technicznie nie sądzę, żeby się coś zmieniło. W każdym razie trzeba to odnotować, że Honor
próbuje cały czas wrócić do gry jednak na międzynarodowych rynkach też. W miejscach egzotycznych, ale to już tylko na zasadzie kronikarskiego odnotowania, Alcatel 5H+, już się pogubiło TCL, czy nazywać te smartfony Alcatelami, czy na szczęście TCL-ami, bo no, umówmy się, że jest to powtórka z rozrywki, w dodatku w Argentynie miał premierę, u nas są podobne konstrukcje. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do katalogu. Dokładnie. Można go obejrzeć. I to chyba wszystko na dzisiaj, jak mi się zdaje. Mi się zdaje też, możemy zapowiedzieć jeszcze, co się tam szykuje w najbliższym czasie. Przyszły tydzień urządzi nam OnePlus. Jedna premiera globalna, dwie lokalne przynajmniej, ale to oczywiście się może zmienić. Moi drodzy, szykują się jeszcze, tak, no globalny debiut Vivo X90, ale tu jeszcze daty nie znamy. Nowe Poco będą i to już też w przyszłym tygodniu, Poco X5 i X5 Pro. A możecie zajrzeć do katalogu, ja dzisiaj o nich nie wspominałem, dlatego że są przedpremierowe. Ale możecie zajrzeć do katalogu, jest X5 Pro i jest X5 5G, także zapraszam. Tak, no i w zasadzie tyle, no Motorola E40 Pro, ale to też w takim odległym horyzoncie. Mam wrażenie, że trochę się już też wszyscy szykują na MWC. Ja Wam jeszcze z ubiegłego tygodnia chciałem polecić jedną malutką ciekawostkę, mianowicie ciekawostkę dotyczącą firmy Tecno. Wielu z Was pewnie jej nie zna. Ja się nie dziwię, bo to jest taka totalna egzotyka dla nas, że ojojoj. Tecno to jest Concept Transition, czyli tak jak znany już u nas Infinix. Firma taka, każdy, no tłuką jakieś tanie telefony tam dla Indii, dla Afryki i tyle. A tu się okazuje, że słuchajcie, Tecno szykuje składaka. Najpierw pojawiły się wizualizacje, w ogóle ciekawy składak, bo nie będzie to klasyczny Fold, ale będzie to Fold jeszcze się rozsuwa. Fajnie powiedziałem, ale łapiecie, o co chodzi. Część jeszcze będzie odjeżdżała, czyli nie będzie zewnętrznego ekranu, bo ekran się jeszcze będzie nawijał na zewnątrz obudowy. No czad. Ja powiedziałem, uwierzę jak zobaczę. Były ale... takie pomysły LG chyba, coś takiego LG... pokazywało w prototypach, jeżeli dobrze pamiętam. No popróbowało z rozsuwanym, ale zrobienie rozsuwanego telefonu, jak się okazuje, nie jest tak trywialne. Też Samsung też próbuje, a się okazuje, że takie Tecno chce już to pokazać. Powiedziałem, uwierzę jak zobaczę, ale najlepsze jest to, że w wykazie, w aplikacji takiej oficjalnej targów MWC, którą się pobiera na targi, tam w tej apce mamy informacje, gdzie co się dzieje, mapki, wiecie, takie rzeczy. No to jest informacja, że będzie konferencja Tecno na targach MWC. To już jest niespodzianka jak na taką firmę. A w dodatku jest wyraźnie napisane, że będzie tam składany telefon prezentowany. Niestety boję się, że nie uda mi się tam być, bo to już będzie potem, jak się zabiorę z tych targów. Natomiast no myślę, że jakiś tam materiał tak czy siak fotograficzny będę w stanie Wam przedstawić. Może uda się obejrzeć to wcześniej, nie wiem, ale powiedziałem, bardzo mocno w to nie wierzę, bo z całym szacunkiem dla marki Tecno i dla całego koncernu Transsion chyba za wysokie progi mimo wszystko, ale kto wie... Kto wie, Tecno jakiś czas temu zaskoczyło aparatem fotograficznym w smartfonie, tam bodajże Phantom X, aparat, który się wysuwa, też ciekawostka przyrodnicza, więc kto wie, zajrzyjcie sobie, obejrzyjcie, jak to wygląda. Jest trochę tak, że firmy, które wydają się mało znane albo egzotyczne, tłuką pieniądze na niedrogich smartfonach i tłuką tych pieniędzy bardzo dużo, dlatego że wbrew pozorom naprawdę nie wszystkich stać na flagowce właśnie. I nie wszystkich stać na średnią półkę. W związku z tym większość ludzi naprawdę kupuje rzeczy, na które mogą sobie pozwolić z wypłaty góra dwóch. Przy czym nie mówię o całej wysokości wypłaty, tylko tak, żeby po prostu te pieniądze, które zostają, bo które można zaoszczędzić. Dokładnie. W związku z tym kupują smartfony tanie, natomiast Tecno było producentem smartfonów tanich, tak jak Adam mówi, dla Indii, później dla Afryki, dla wielu innych krajów daleko wschodnich, typu właśnie Wietnam, typu Laos i tak dalej. One tam po prostu dla Tajlandii na przykład produkowali i prawdopodobnie zarobili furę pieniędzy, na tyle dużo, że stać ich w tej chwili na to, żeby pakować R&D w rozwój i jakby odkrywanie nowych ścieżek i kupowanie nowych rzeczy, otwieranie nowych jakby dróg
kupowania technologii czy patentów. W związku z tym, a nóż. A nóż, być może jeszcze nie w tej odsłonie i ja też raczej nie jestem tutaj w żaden sposób hurra optymistyczny, dlatego że jednak nadal duże koncerny mają znacznie więcej kasy na tego typu badania. Ale cóż, zobaczmy. Wiesz, przypomnijmy, że z elastycznym wyświetlaczem też było tak samo. Firma Krzak po prostu wyprodukowała pierwszego smartfona z elastycznym wyświetlaczem. Nie Krzak, bo oni, pamiętasz, byliśmy na Iksyjsku, produkowali głównie elastyczne wyświetlacze i z tego żyją. Takie fajne kapeluszki. Czapeczki, koszulki z wyświetlaczami. Zarąbista sprawa, słuchajcie, taka koszulka czy czapeczka z wyświetlaczem, tylko trochę droga i w praniu trudna. I to nie Samsung, nie LG, nie Apple. To nie te firmy zrobiły. Pierwszy komercyjnie oferowany smartfon ze składanym ekranem. Ja wcale nie mówię, że on był dobry. To był taki paździerz, że to po prostu się w głowie nie mieści. Ale można go było kupić i byli pierwsi. I tego już nikt nie odbierze. I może Trenszyn Tekno też nas na MWC zaskoczą. I kurczę, no może to być największe zaskoczenie tych targów. Tak? Ja powtórzę jeszcze raz poradę starego dziadka. Nie kupujcie jako pierwsi rzeczy, naprawdę. Niech inni się przejadą najpierw na nowościach. Ale to wszystkiego dotyczy pralek, telewizorów, tak, samochodów. Tak, także. Tak, jak najbardziej, wszystkiego. I myślę, że tą poradą możemy zakończyć na dzisiaj. Przyszło mi do głowy, czego nie dotyczy, ale chyba nie będę mówił, bo to jest politycznie niepoprawne. Sami wymyślcie, czego nie dotyczy. To miłego weekendu, kochani. I wszystkiego dobrego, pozdrawiamy Was serdecznie. Dzięki, że znowu wpadliście i wytrwaliście blisko godzinę durnego gadania i zapraszamy Was na przyszły tydzień. Będziemy w przyszłym tygodniu, nie? Będziemy raczej. No. Jak nie w piątek, to w czwartek, whatever, ale będziemy. Trzymajcie się ciepło. Cześć.